Michał Stanek, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Inwestowania z Głową. Moim Państwa gościem w dniu dzisiejszym jest Tomasz Tarczyński, prezes zarządu OPOKA TFI. Tomek, witam Cię bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, cześć. Tomek, pretekstem do naszego spotkania są wątki, o których rozmawialiśmy mniej więcej 2 miesiące temu, aczkolwiek w międzyczasie się dużo rzeczy wydarzyło i o tym też porozmawiamy. Ale pierwsze moje pytanie, teza, która padła 2 miesiące temu i pozostała bez odpowiedzi, a dzisiaj ona musi się doczekać odpowiedzi, to tak jak pewnie część z Państwa, która nas oglądała, pamięta, że mówiłeś jako jeden z niewielu, że tobie się rynki nie podobają, uważasz, że są przegrane i może coś się nam skorygować na rynku, i to się wydarzyło. Faktem jest, że nasz warszawski parkiet, głównie WIG20, cierpi, krwawi, małe, średnie mają się trochę lepiej. Natomiast co się takiego wydarzyło, bo faktycznie przewidziałeś ten scenariusz. I gdzie dzisiaj jesteśmy? Chciałbym się zapytać kolokwialnie, co tu się takiego wydarzyło, bo powinno się wydarzyć dobrze. Informacje dookoła płynące nie nastrajają nas negatywnie, wręcz przeciwnie, można doszukiwać się dobrych impulsów, a jednak wychodzi jak zawsze. Co się takiego faktycznie wydarzyło, co te 2 miesiące temu dostrzegłeś i sygnalizowałeś, że rynek ci się nie podoba? Ja mówiłem generalnie o rynku polskim, że nam się nie podoba. To było w końcówce wywiadu. I teraz to nie była kwestia przewidywań czegokolwiek, tylko patrzenia na to, co się dzieje. No i to, co było widoczne 2 miesiące temu na rynku polskim, no to po pierwsze od jakiegoś już czasu indeks cenowy był poniżej 200-sesyjnej średniej. Po drugie, to, co każdy może zaobserwować, mianowicie no, cykl wzrostowy na warszawskiej giełdzie trwa 2 lata i polska giełda ma taką przypadłość, że jak do tych 2 lat dobiegamy, no to zazwyczaj ten trend ulega zmęczeniu wzrostowy i ma tendencję do tego, żeby się kończyć. No a trend wzrostowy zaczął się na jesieni roku 2022. Po trzecie, taka rzecz, która może nie być taka od razu dostrzegalna, ale my ją sobie śledzimy na bieżąco, to fakt, ile spółek jest w mocnych trendach wzrostowych, ile jest w trendach spadkowych na warszawskiej giełdzie. No i od wielu tygodni mamy taką sytuację, że coraz mniej spółek jest w trendach wzrostowych, a coraz więcej w trendach spadkowych. My mamy nawet taki algorytm, który nam pokazuje, jak dużo spółek jest w mocnych trendach wzrostowych, to generalnie on wskazał nam 0 kilka tygodni temu. I w przeszłości było tak, że jeżeli to zero nam się pokazywało, no to albo polska giełda wchodziła w bessę, albo też była przez jakiś dłuższy okres czasu, wielomiesięczny, w stagnacji. Więc to nie była kwestia przewidywania czegokolwiek, to była kwestia patrzenia na trend, na to, jak ten trend jest długi, jaką ma jakość. No i te wskazania były negatywne. No od tego momentu się pogorszyło o tyle, że to nie tylko indeks cenowy jest poniżej 200-sesyjnej średniej, nie tylko WIG20 jest poniżej 200-sesyjnej średniej, ale WIG80 również. Czyli generalnie zasadniczo wszystkie ważniejsze indeksy, no może tam za wyjątkiem WIG-40, który się waha, są poniżej długoterminowej średniej. No i można powiedzieć, że są po prostu w trendzie spadkowym i nie widać to tylko na poziomie indeksów, ale też na poziomie tej struktury wewnętrznej, to znaczy liczby spółek, która jest w trendach spadkowych czy wzrostowych. Musiałoby się wydarzyć, żeby ten trend się odwrócił, albo który scenariusz bardziej dzisiaj Twoim zdaniem jest realny? Pogłębienie tego trendu spadkowego po tych 2 latach hossy, o której powiedziałeś, czy jednak końcówka roku, która zazwyczaj jest dobra i pozytywna na rynkach, nastąpi odwrócenie rynku i zobaczymy dobrą końcówkę? Który z tych scenariuszy wydaje się być bardziej prawdopodobny? My podchodzimy do tego w następujący sposób. To znaczy, no nie gra się przeciwko trendowi, więc trend jest dla nas spadkowy, ale to też nie jest tak, że my w związku z tym tutaj oczekujemy w chwili obecnej, że on się przeobrazi w jakąś tam kompletną katastrofę. Dlatego, że faktycznie sezonowość jest korzystna i nie mamy też jakichś bardzo negatywnych oczekiwań wobec innych rynków. No skoro te inne rynki nie będą się według nas zachowywać źle, no to będą też pomagały rynkowi polskiemu. Czyli my podchodzimy do tego w ten sposób, że okazje są lepsze gdzie indziej staramy się raczej zarobić pieniądze. Nasza ekspozycja na tym rynku polskim akcyjnym nie jest
duża, natomiast nie przewidujemy, że tutaj jakieś straszne rzeczy się staną, dlatego że nie przewidujemy złej koniunktury generalnie na rynkach światowych na razie. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Ale ostatnie kilka tygodni to są mocne rynki zagraniczne, mocne Stany, natomiast u nas rynek zupełnie odwrotnie się zachowuje. Mamy odpływ inwestorów zagranicznych. Ich, mam wrażenie, nie widać, albo być może czekają na to, żeby złoty był jeszcze słabszy, żeby przy słabszym złotym jego kupować ze swojej rodzimej waluty i zacząć inwestować. Z czego wynika ta duża dysproporcja mimo wszystko naszego rynku do rynków bazowych, czy do głównych rynków na świecie? Bo mam wrażenie, że jesteśmy taką czerwoną wyspą, mimo tego dwóch lat wyczerpania, o którym zacząłeś na początku. To może takie dwie rzeczy. No po pierwsze, jeden z dużych brokerów był ostatnio w Londynie, miał taki roadshow, no i padały pytania właśnie do inwestorów zagranicznych i wyrażali swoją opinię. No i jak rozumiem, w Londynie jest taki pogląd dość powszechny, że polska gospodarka rozczaruje w przyszłym roku no inwestorów, czy tam w ogóle rozczaruje. To znaczy, że ta dynamika będzie gorsza niż się jeszcze do niedawno wydawała gospodarcza. W związku z tym trzeba będzie szybciej ciąć stopy, w związku z tym na przykład dla sektora bankowego to nie jest dobre. Druga rzecz, polski rynek ma taką przypadłość, że potrafi przez jakieś tam, no oczywiście niezbyt długie okresy być najlepszym na świecie, a w każdym razie należy do najlepszych na świecie, a potem popada w taki trend odwrotny, należy do najgorszych. Więc no taka jest po prostu tutaj specyfika naszego rynku. On też jest bardzo podatny na te flowy z inwestorów zagranicznych, no bo trzeba sobie powiedzieć, że inwestorzy krajowi, przynajmniej na tych największych spółkach, tutaj mają niewiele do powiedzenia. Dominuje tutaj ten flow zagraniczny, a ponieważ nie było napływu w tym cyklu, tak jak i w poprzednich, do funduszy akcyjnych, więc to inwestorzy zagraniczni tutaj decydują o trendach. Więc chyba mocno pogorszyło się to postrzeganie Polski, jeżeli chodzi o gospodarkę w przyszłym roku, i to jest taka główna determinanta tego, jak ten rynek się zachowuje. Ja czytałem też takie opracowanie i być może to się bardzo fajnie pokrywa z tym, co powiedziałeś, że część inwestorów jest rozczarowana rok plus po wyborach, kiedy spodziewali się tego, że będzie dużo więcej się działo i to się nie zadziało, i stąd inwestorzy zagraniczni szukają innego miejsca dla swoich pieniędzy i z polskiego rynku uciekali, więc być może to są podobne przemyślenia, które padły u tego brokera w Londynie, który to pytanie zadał. Natomiast bardzo ciekawy wątek poruszyłeś, szybszego cięcia stóp procentowych. Ja wiem, że obiecałem ci, już poprzednio ci obiecałem na antenie, że nie będę cię pytał, co zrobi prezes Glapiński, czy co zrobi Rezerwa Federalna. Natomiast zadam ci to pytanie może trochę inaczej, żeby jednak o tych stopach porozmawiać. Powiedziałeś, że być może stopy trzeba będzie ciąć szybciej i ostrzej, co będzie negatywne dla banków. Oczywiście, że cięcie stóp będzie negatywne dla banków, ale szybciej i ostrzej jest zupełnie w kontrze do tego, jak mamy dzisiaj retorykę Rady Polityki Pieniężnej, która mówi na spokojnie, może marzec, może później. To wcale się nie spieszy. No dzisiaj jesteśmy chyba jedynym krajem, który nie tnie stóp procentowych. Na dzisiaj tak, ale to politycy, bo jednak członkowie Rady Polityki Pieniężnej, tak ich odbieram jako politycy, potrafią bardzo szybko zmienić zdanie. I tak jak się długo opierają, to potem mogą szybko w ten taki ciąg obniżek wejść. Więc absolutnie bym tego nie wykluczał, że tutaj będzie zaskoczenie w przyszłym roku. To znaczy, że tych obniżek będzie więcej i szybciej. A obecną retoryką bym się tak do końca nie przejmował. Jak gospodarka tutaj wymusi, to będą w pańce te stopy ciąć. No dobra, to jest bardzo ciekawy wątek, no to jego zweryfikujemy tak naprawdę w przyszłym roku i do tego wrócimy. Natomiast pytanie moje jest jeszcze, zostając chwilę na rodzimym rynku, zanim pójdziemy dalej w świat, bo na świecie się dużo dzieje. Co musiałoby się wydarzyć takiego, żeby polski rynek zakończył rok na zielono, a co musiałoby się wydarzyć, żeby rynek nasz no jednak był w tej stagnacji, bo to już jakby nie szukamy czarnych scenariuszy, ale co pozytywnego musiałoby się wydarzyć, żebyśmy jednak z tego marazmu dzisiaj wyszli?
nie za bardzo chcę zajmować się przewidywaniem tego typu rzeczy, bo to naprawdę no giełda, tak jak i gospodarka, to jest bardzo złożony, kompleksowy system. No i tak naprawdę wystarczy dwie sesje wzrostów i już będziemy tam na WIG-u 21 setną na przykład na plusie od początku roku, ale to nam jakby nic nie mówi co do trendu, bo to jest dalej w ramach jakiejś tam zmienności, którą możemy dostać. Jak na razie nie widzimy po strukturze rynku, żeby coś pozytywnego miało się tutaj mocno wydarzyć. Są oczywiście, może żeby też coś pozytywnego powiedzieć, widzimy kilka spółek i też nawet to się w ramach WIG-u 20 da znaleźć, kilka spółek, które są atrakcyjnie wycenione, no i wystarczy, że chociażby z tego powodu ktoś dostrzeże tą wartość i postanowi na nią zagrać, że na przykład indeks największych spółek jednak znajdzie się na plusie. No na samym końcu od szczytu, który był w okolicach 2600 punktów, jesteśmy kilkanaście procent niżej i no nie ma żadnego problemu, żeby indeks wzrósł kilka procent i odrobił część tych strat. Natomiast jaki będzie tego powód i czy ten powód w ogóle zaistnieje, to wybacz mi, ale no nie będę się tu silił na prognozowanie, bo też uważam, że jakby no nie jest to dobry sposób na to, żeby zarobić pieniądze, wymyślanie tego typu hipotez. Dobra, porkujemy to z boku, to odpowiedz mi może na inne pytanie. Które dzisiaj sektory na polskim rynku podobają Ci się w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy, a które sektory, czy ja nie chcę już poszczególne spółki wchodzić, ale albo które sektory są no-go, nie podobają mi się i pewnie długo nie na przestrzeni tego 12-miesięcznego okresu? Znaczy ten 12-miesięczny okres jest na tyle długim okresem, że to się może mocno zmienić. Ja ci od razu powiem, że my w tym momencie na polskiej giełdzie nie obstawiamy jakoś mocno żadnego konkretnego sektora. To znaczy, no na przykład faktycznie banki nam się nie podobają, no ale czy w ciągu 12 miesięcy ta sytuacja nie ulegnie zmianie, no tego nie podejmuje się prognozować. Na chwilę obecną nam się nie podobają. Natomiast generalnie skupiamy się na poszczególnych spółkach, one to są spółki z bardzo różnych branż, jakiegoś takiego zakładu sektorowego na polskiej giełdzie konkretnie nie mamy. A powiedz mi jeszcze, okej, jakby to przyjmuję, natomiast jeżeli możesz, jedna spółka, która mnie nurtuje, która się pojawia w rozmowach, jeszcze chwilę będzie rozgrzewała emocje, to jest Żabka, no bo to był debiut roku, debiut jeden z większych na giełdzie. Ci, którzy zamknęli pozycję na Żabce w tych pierwszych godzinach handlu, to pewnie kilka procent netto zarobili. Dzisiaj Żabka nurkuje, jest poniżej 19 zł. Co sądzisz o Żabce i co sądzisz? No bo ten debiut, ja go też upatrywałem, napędzi inwestorów, że ulica pójdzie, no faktycznie ulica poszła. Zapisy klientów indywidualnych były duże, tych pieniędzy dużo popłynęło, była duża redukcja. Zapowiedzi kolejnych emisji. Tutaj studenek miał się pojawić. Na razie cisza. Otoczenie, to co powiedziałeś, na rynek nam nie pomaga w tej chwili, ale nie, wszyscy liczyli na koło zamachowe i to koło zamachowe, mam wrażenie, się wypaczyło, skrzywiło i nie zakręciło. Natomiast jak dzisiaj patrzysz na Żabkę z perspektywy tych dobrych kilku tygodni od debiutu? Tu się nakłada kilka rzeczy. To znaczy, no z jednej strony no jest ten sentyment na polskim rynku, który jest negatywny i to na pewno nie pomaga. Natomiast tak mówiąc szczerze, ja nie bardzo lubię wypowiadać się na temat poszczególnych spółek, ale już to mówiłem w jednym z wywiadów, więc mogę to powiedzieć. No my od początku fanami tego papieru nie jesteśmy. To znaczy ten model biznesowy, tak jak jest wyceniony, tak jak jest wyciśnięty, można powiedzieć, przez private equity do doskonałości. To znaczy, to jest taka cecha, która często jest, ona często bywa korzystna, to znaczy, że te fundusze private equity jakby w maksymalny sposób efektywność ze spółki potrafią jakby zrobić, żeby spółka była maksymalnie efektywna. Natomiast tu faktycznie mamy model biznesowy, który są doprowadzone do maksymalnej efektywności, który z drugiej strony jest podatny na bardzo różne ryzyka w długim terminie, czy to ryzyka
regulacyjne czy związane z samym funkcjonowaniem tego modelu biznesowego, a też prawda, że jeżeli chodzi o potencjał rozwoju, to on oczywiście jest, ale to, co się podaje jako Rumunia, że tam jest bardzo duży potencjał, to jednak tam działa w innym modelu biznesowym niż w Polsce. Więc patrząc na to, jak mocno ten model biznesowy został przed debiutem, przygotowana ta spółka została do debiutu, jeżeli chodzi o wyniki finansowe, a z drugiej strony ten potencjał rozwoju, który być może jest ograniczony, i z trzeciej te ryzyka, które są różnego rodzaju na spółce związane z modelem działania, czy to tam z alkoholem, tytoniem, czy to tam z prawem pracy i tak dalej. Więc reasumując, jak bierzemy to wszystko pod uwagę, to nam Żabka jako po prostu akcje spółki notowanej na giełdzie niespecjalnie się podobają. No i tego się trzymamy. Więc dla nas to, co się dzieje z tymi akcjami, nie jest jakimś specjalnym zaskoczeniem, bo odpowiada naszym oczekiwaniom. Okej, dobra, to przyjmuję. Natomiast ucieknijmy proszę za wielką wodę. Jesteśmy po wyborach amerykańskich. Mamy Trumpa jako nowego, starego, w każdym razie reelekta za 2 miesiące z hakiem. Rynki zareagowały dużą euforią. Na pewno największym wygranym są kryptowaluty, które pobiły rekordy. Bitcoin powyżej 90 tysięcy. On tam się waha, więc to myślę, że w trakcie naszej rozmowy jego kurs będzie się zmieniał. Chyba największym wygranym jest Dogecoin, który, jak patrzyłem, to jest prawie 3 razy pieniądze od początku listopada, więc to ci, którzy mieli pozycję, no to niewątpliwie się z tego cieszą. Natomiast Tomek, jeżeli nie polski rynek, tak jak powiedziałeś, że ty ci się nie podoba, to czy rynek amerykański to jest to miejsce, które tym bardziej po wyborach amerykańskich jest tym miejscem, gdzie twoje emocjonalne zaangażowanie, ale też i inwestycyjne odnajduje swoje miejsce? Czy to rynek amerykański też dzisiaj po wyborach nie jest tym miejscem, gdzie wyszukiwałbyś ciekawych, fajnych tematów? Wydaje mi się, że najpierw należy się skupić na takich absolutnie podstawowych rzeczach, to znaczy tak, po pierwsze, jest ich kilka, to znaczy tak, jaki jest trend na giełdzie amerykańskiej? On wciąż jest pozytywny i tak jak kilkanaście minut temu mówiłem o tym, że struktura tego rynku polskiego jest taka słaba, bo jest bardzo dużo spółek, które mają trendy, bardzo dużo akcji spółek, które mają trendy spadające, niewiele, które mają trendy rosnące, to na rynku amerykańskim ta struktura wciąż jest zdrowa, to jest bardzo istotne, to znaczy jest duża liczba spółek w trendach rosnących i te trendy rosnące są też w sektorach cyklicznych, co daje wsparcie rynkowi i przede wszystkim sugeruje, że w najbliższym czasie nie powinna się pojawić recesja w amerykańskiej gospodarce i to jest drugi fakt. Znaczy oprócz tego, że trend jest jakby na razie zdrowy, no to recesja, szansa na recesję jest niewielka i teraz niezależnie kto by wygrał wybory, gdybyśmy się zbliżali do recesji, to byłoby po prostu fatalne. Tak? Rynek pokazuje, że do tej recesji się nie zbliżamy, pokazuje też to rynek obligacji korporacyjnych, gdzie spready do obligacji Skarbu Państwa amerykańskiego się cały czas zawężają, czyli pokazują te obligacje, że ryzyko kredytowe jest coraz mniejsze. W związku z tym no to też pokazuje, że zagrożenia takiego recesją nie ma. I trzecia rzecz to jest wyceny. No i tu jest taki problem, że zaczynamy powoli zmierzać do doskonałości. To znaczy rynek amerykański zaczyna wyceniać perfekcję, że spółki będą dowozić rosnące wyniki finansowe i to już teraz zaczyna nie dotyczyć tylko, nie wiem, spółek technologicznych albo jednego czy dwóch sektorów, tylko dotyczy to tak naprawdę przekrojów spółek w różnych kapitalizacjach i różnych branż. I to, że te wyceny są wysokie i oczywiście one od wielu lat są wysokie, ale teraz są jeszcze wyższe, to powoduje, że niezależnie od tego, co będzie robił nowy prezydent, to tak naprawdę jakąś długoterminową, wysoką stopę zwrotu ciężko będzie na tym rynku indeksowo osiągnąć. Więc jakby reasumując, trend jest zdrowy i to jest ok, bo to jakby niezależnie od korekt, być może jesteśmy w trakcie kolejnej korekty od tam kilku dni, skoro trend jest zdrowy, to powinien trwać, nie ma zagrożenia na razie recesją, to też jest ok, ale w długim terminie wyceny są ok. Więc
jeżeli ten trend przestanie być zdrowy za jakiś czas, nie trzeba tego prognozować, to trzeba jakby na bieżąco obserwować, jeżeli ten trend przestanie być zdrowy, no to będzie problem, tak, związany z tym, jakie są wyceny. Na razie tego problemu nie ma. I teraz, skoro ten trend jest zdrowy, no to my po pierwsze mamy ekspozycję na różnych rynkach akcyjnych świata, no bo jak rynek akcyjny w Stanach wpadnie w problemy, no to będzie to dotyczyło też innych rynków. Po drugie, my oczywiście szukamy okazji jakby takich sektorów, czy bardziej takich spółek, których wyceny są niskie i część znajdujemy na tym rynku, część na innych. Bardziej patrzymy przez kwestie sektorów albo poszczególnych spółek niż inwestowania na konkretnym rynku. To za wyjątkiem rynku chińskiego, który uważamy, że jakby geograficznie należy w portfelu mieć. Które sektory ci się podobają? Muszę ciebie zapytać, jak powiedziałeś, że poszczególne spółki nie to są sektory, które inwestujecie, to które sektory dzisiaj są bliskie sercu? Znaczy w ogóle najbliższy sercu jest ten sektor, który da zarobić. I teraz to jest, w ogóle spotykamy się w bardzo ciekawym momencie, no bo to jest tak, że my od dłuższego momentu mówimy, że jest taki sektor, który ma fenomenalną relację zysku do ryzyka, czyli sektor biotechnologiczny. W Stanach i w Europie generalnie większość tych spółek atrakcyjnych jest w Stanach Zjednoczonych, ale to po prostu wynika, że tam mają siedziby, są notowane, czyli to nie wynika z rynku amerykańskiego, amerykańskiej giełdy, tylko tego, że ten sektor biotechnologiczny w Stanach jest mocny. Ale są też bardzo atrakcyjne spółki europejskie, nie polskie, ale europejskie. No i teraz w ostatnim tygodniu ten sektor uległ drastycznej przecenie na związanej z polityką, to znaczy sekretarzem, ja nie wiem, jak się dokładnie ta funkcja nazywa, ale odpowiedzialnym w każdym razie za zdrowie Amerykanów został były demokrata Kennedy, który no ma, jak to ujmują, kontrowersyjne poglądy na różne tematy związane z medycyną i w związku z tym posłużyło to jako pretekst do wyprzedaży tych spółek. Co uważam za rzecz wspaniałą, ponieważ aktywa, które były tanie, są jeszcze tańsze i bardzo trudno znaleźć, znaczy tam jakby sentyment w tej branży jest już po prostu rozpaczliwy, no bo jest po dwuletniej, w zasadzie trzyletniej bessie i co próbuje odżyć, to dostaje a to cios z powodu rosnących stóp procentowych ponownie, albo właśnie wyboru jakiegoś polityka. Na samym końcu ten polityk tak czy tak oczywiście no nie będzie chciał doprowadzić do sytuacji, że nie będą powstawały, nie wiem, nowe leki na raka czy na zwiotczenie mięśni i tak dalej. W związku z tym traktujemy to jako po prostu wyjątkową okazję daną przez rynek, żeby ten sektor jeszcze zakumulować. Więc to jest coś, co nam się bardzo podoba. W pozostałych segmentach raczej skupiamy się na poszczególnych spółkach. Tutaj taka jedyna duża nasza alokacja w jeden poszczególny segment, to jest segment biotechnologiczny. I jak mówię, dostaliśmy kolejną szansę w tym tygodniu, żeby nie tylko my, ale jakby rynek dał szansę, żeby tam tanie aktywa w tym segmencie kupić. To jest bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, ale faktycznie wypowiedzi Roberta Kennedy'ego Juniora są dosyć kontrowersyjne i takie zakrawające do płaskoziemca, żeby nie być złośliwym, ale to faktycznie tak się dzieje. Tomek, na zakończenie rynek chiński. Ja jestem dużym fanem sektoru motoryzacyjnego, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli z punktu widzenia jego ekspansji, tego, co pokazał, jak ewoluował i tego, co robi na świecie. Nigdy w życiu nie prowadziłem chińskiego samochodu, więc nie trudno mi się wypowiadać przez ten pryzmat, ale tak jak powiedziałeś, że Chiny trzeba w portfelu mieć. Chiny jako Chiny, czy Chiny jako któreś z sektorów? My bardziej tutaj podchodzimy geograficznie. To znaczy też chciałem tak zwrócić uwagę, bo oczywiście ten przykład samochodów jest taki bardzo efektowny, no faktycznie tak jest, ale to trochę wygląda jakby Chińczycy przemysł po przemyśle, gałąź przemysłu po gałęzi przemysłu atakowali. Tutaj samochody nie są jedyne, również automatyka przemysłowa, robotyka, urządzenia telekomunikacyjne. Jednym słowem Niemcy na przykład
nie tylko cierpią z powodu samochodów, ale również z powodu tego, że Chińczycy ich wypierają z szeregu innych rynków eksportowych. A propos samochodów, widziałem kilka dni temu nieprawdopodobną zupełnie statystykę, mianowicie przed COVID-em w roku 2019, o ile dobrze pamiętam, sam rynek samochodów luksusowych w Chinach to 90% to były marki niemieckie, w tym momencie to już jest tylko 40%. To pokazuje, jak Chiny szybko zajmują pewne nisze, pewne gałęzie przemysłu i wypierają konkurencję. I oczywiście są tam różnego rodzaju subwencje, ale absolutnie nie da się wytłumaczyć to tylko subwencjami. Trzeba do tego dodać po prostu do tego fakt, że Chińczycy są po prostu pracowici, zdolni i uprawiają naprawdę drapieżny kapitalizm. I teraz, więc my podchodzimy raczej geograficznie, to znaczy ja słyszę dość często takie głosy w Polsce, że a to ci Chińczycy, to tam demografia, to zaraz tam wszystko padnie i w ogóle to ten stymulus, aha, jest tam kryzys na rynku nieruchomości, oczywiście on jest, w związku z tym to tak nie wyjdzie i tak dalej. No, naszym zdaniem Chiny sobie doskonale radzą w eksporcie. Nawet jak zostaną obłożone teraz cłami, to należy pamiętać, że udział Stanów w tym eksporcie Chin już jest dużo mniejszy niż tam przy pierwszej kadencji Trumpa i eksport Chin jest dużo, dużo większy, eksportują na wiele innych rynków świata. I ten stymulus, który tam się pojawia takimi krokami rozważnie dawkowany, wydaje nam się, że on zadziała, bo po prostu no wreszcie jest też kierowany do konsumenta, czyli próbuje adresować ten taki problem, który był do tej pory, że ten konsument ma bardzo słaby sentyment. Więc generalnie my w rynki wschodzące wierzymy. Może się okazać, że w przyszłym roku to nie Ameryka first, tylko rynki wschodzące first, tak naprawdę jeżeli chodzi o giełdy. I tutaj uważamy, że jest duża szansa, że w Chinach ten stymulus zadziała, to, że są niskie stopy procentowe i tam gospodarka sobie i razem z tym giełdy będą w miarę dobrze radzić w przyszłym roku. Niestety nieubłagany czas nam się zakończył, muszę postawić przysłowiową kropkę, natomiast ten rynek chiński, rynki wschodzące, parkujemy do kolejnej rozmowy i obiecuję, drodzy Państwo, do tych tematów wrócimy, ponieważ jest to gigantyczny rynek produkujący, sprzedający, ale też rynek, w którym można inwestować. Niewątpliwie o tym z Tomkiem porozmawiamy przy kolejnej okazji. Tomasz Raczyński, prezes zarządu Apokaty EFI, był moim Państwa gościem. Tomek, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.